się czuję na chwilę przed rozpoczęciem walki. No, trwogę, ale czuję się też taką doniosłość chwili, także raz już straciłem tutaj w Legnicy głowę, więc doświadczenie już jest. Staramy się dzisiaj odeprzeć atak Mongołów i wszelkich innych pogan. Może co tam wyjdzie z tego. Mam nadzieję, że wytrzymamy pierwszy szturm, nawet może drugi i wyjdziemy z tego bez szwanku. Jednak bądź co bądź tutaj sztandarowi są najczęstszym atakiem, więc staramy się jakoś przetrzymać. Będzie ojciec wspierał duchowo rycerstwo? Zgadza się. Służę posługą duchową oraz wszelką inną w miarę swoich możliwości całemu swojemu pocztowi, jak również wszystkim oczekującym tego rycerzom i innym chcącym pociechy duchowej. Oprócz tego reprezentuję tutaj zakon szpitalników, czyli rycerzy świętego Jana. Mamy tutaj też również swoich rycerzy. Jestem również tutaj jako wsparcie duchowe dla nich, tak jak mówiłem, dla wszystkich innych. Rycerze spowiadali się już przed startem? Tak, spowiadali się, jednakże za dużo grzechów nie mieli i to było bardzo krótkie. Poza tym bitwa ich rozgrzesza. Dowódca oddziałów mongolskich twierdził, że ma asa w rękawie w postaci, co ciekawe, urody swych wojowników. Myślę, że nasza wspaniała uroda, myślę, że to dodaje nam dużo sukcesu, dlatego że nie śmiewamy naszych przeciwników i oni nie mogą z nami walczyć. Po prostu widzą, że jesteśmy piękni i wspaniali i w tym momencie kończy się każde starcie. Zostawiają broń, bo nie mogą nas wyrazić. Uroda Mongołów nie była chyba aż tak porażająca, bo do walki ostatecznie doszło. W krwawej bitwie ze stoickim spokojem przyglądali się ratownicy medyczni. Czy mieli panowie udzielać pierwszej pomocy poległym rycerzom? Jak najbardziej, oczywiście. Będziemy udzielać pierwszej pomocy. A jakiś sprzęt do cięcia blach, hełmów, coś jest przygotowane? Nożyczki. Dadzą radę? Pewnie, to są do blachy specjalne. Jest jakiś stres, nerwy, no bo za chwilę poleje się krew. Wie pani, u profesjonalistów raczej stresu nie ma. Będziemy się spokojnie przeglądać. Walka była długa i krwawa, przeciwnicy nie oszczędzali się nawzajem. Dziwnej substancji znaczne straty w swym oddziale poniósł książę Henryk Pobożny, który ostatecznie na polu walki stracił głowę. Rycerstwa przyczynić się miała ucieczka księcia opolsko-raciborskiego Mieszka II Otyłego. Źródła mówią, że uciekł. Z kolei okoliczności są tak naprawdę nieznane. Tak? Źródła, które o tym mówią, powstały kilkaset lat po bitwie, więc jeżeli chcemy być rzetelni, to nie możemy powiedzieć tak, że wiemy na pewno, że się wycofał, tak? Że nie było go w tym decydującym momencie przy księciu, chociaż przynajmniej on uratował głowę, tak, z całej bitwie z tych wysokich, wysoko urodzonych, mówimy, szarż, tak? Według źródeł bezgłowe ciało Henryka Pobożnego zostało zidentyfikowane przez jego żonę Annę dzięki temu, że lewa stopa księcia liczyła 6 palców. Książę został pochowany w klasztorze franciszkańskim we Wrocławiu.